kochani. Jestem, żyję, mam się dobrze. Matko, jak ja do was dawno nie rozmawiałam. Ostatni raz nagrywałam coś na Instagrama. No, witam was serdecznie po dość długiej przerwie. Było to spowodowane po prostu natłokiem obowiązków, które ostatnio bardzo miałam dużo. Bardzo dużo miałam tych obowiązków. W zasadzie nadal je mam, jednak no już nie mogę wytrzymać i muszę do was wrócić, kochani. Naprawdę tęsknię za wami, tęsknię w ogóle za tym nagrywaniem. Brakuje mi tego, więc postanowiłam no dzisiaj zrobić wszystko i do was się odezwać. Słuchajcie, idę sobie tutaj do domu, dziewczyny już w przedszkolu, bo u nas drogę robią, słuchajcie, i tutaj mogą zamknąć zaraz i nie będę miała wyjazdu, więc zostawiłam samochód tam dalej sobie. No i będę musiała sobie potem dojść. Już się sapałam. Zmęczyłam się. Zobaczcie to, jak fajnie to wygląda. Patrzcie. Ja to w ogóle w dresie i w ubłoconych butkach, no bo tak jak widzicie, tutaj trochę jest błota, ale tam to już się droga zaczyna. Słuchajcie, patrzę się cały czas w pogląd, jak ja wyglądam tragicznie. Ale co zrobić, jak nic nie zrobić, jak nic nie zrobisz. Ogólnie pokrótce wam powiem tak. Mam mało ogólnie miejsca w pamięci tutaj w telefonie, bo nagrywam sobie telefonem. Zawsze mam telefon pod ręką. Myślałam sobie kupić lustrzankę, aparat taki do vlogów. Lustrzankę. No aparat do vlogów, ale no nie wiem, czy mi się na razie chcę go kupować. Telefon mam zawsze pod ręką, zawsze sobie mogę go włączyć i zacząć nagrywać, więc telefonem też nie jest wcale tak źle i będę, na razie zostanę przy telefonie. To po pierwsze. Po drugie, właśnie ta pamięć mi się mało na razie mam, może mi się skończyć. Jednak muszę zrobić właśnie porządek w telefonie, żeby móc więcej i dłużej nagrywać. Ten filmik może być trochę krótszy. To jest taki, wiecie, taki krótki filmik chciałam wam nagrać, żeby powiedzieć, że u mnie wszystko ogólnie w porządku. Kto tęsknił, to fajnie. Mam nadzieję, że tęskniliście. W porządku, pracuję, ogólnie chodzę do pracy, słuchajcie, dlatego mam mało czasu, wykańczamy z mężem dom, to po drugie od razu wiecie, praca, dom, dzieci i tak dalej, to wszystko, no, tym wszystkim trzeba się zająć, to wszystko pochłania dużo czasu, energii, no i to wiecie, główny powód, dlaczego właśnie mnie tutaj nie ma systematycznie. Ręka mi marśnie, może jeszcze się do was później odezwę. No to tak po skrócie. Tak bardzo, bardzo dużym skrócie. Skrócie bardzo wielkim u mnie, to co się teraz dzieje. Ja jestem na swoim podwórku, słuchajcie. Patrzcie, co mamy już. Patrzcie, co my mamy. Mamy śliwkę. Lecimy dalej. Mamy, co tu mamy? Mamy drugą śliwkę. Tutaj to nie wiem, co to jest, nie pamiętam. A, widzę, borówka. Tutaj chyba też borówka. Tutaj jest, co my tutaj mamy. Czereśnia, wiśnia. Coś takiego. Tutaj mamy malina. Słuchajcie, tutaj też chyba malina. Po prostu szał. Tutaj mamy też wiśnie. Proszę bardzo. Tutaj mamy, co my mamy? Jeżyny. Jeżyny. Chyba tak? Jeżyny? Mam nadzieję, że pies tego nie... Jeżynka. Jeżynka, proszę bardzo. Tutaj mamy luksusówkę, gruszkę. Proszę bardzo. Na bogato. Tango, przestań tam jeść trawę. Co tu mamy? Agres chyba. Tutaj tak samo agreścik. Tutaj mamy gruszkę. Uwielbiam gruszki w ogóle. Dalej mamy. Mamy jabłka. Jabłuszka. No i tutaj muszę trochę, bo mi się skarpa robi, to trzeba też podrównać tutaj później jabłuszko, proszę bardzo. Co jesz trawę? Przestań, dzień dobry, przywitaj się, dawno tango ciebie też tutaj nie było. Antonówka, jabłuszko, proszę bardzo, na ciasta w sam raz. I czereśnia, słuchajcie, czereśnia. Także jest co jeść, będzie co jeść. Idź mi stąd! Tango! Tango! Krowa na wypasie. Nie odwracaj się tyłem, jak do ciebie mówię. Słyszałeś? Słyszałeś, brudasku?
Oła! No, także o, tak do przedszkola dzisiaj poszłam sobie w brudnych butkach. No, ale co tu się dziwić. No, ale ogólnie jest super. Ogólnie super, mimo że wiecie, że brakuje doby czasami, że ten czas leci jak szalony. To jest super. Dzień dobry, przystojniaku. Przystojniaku. O, trawy się najadł. Chyba mdli. No. Ojej. Oj, oj. Oj, oj. Oj, oj. O. Mówiłam, nie jedz trawy. I uśmiech się pojawił. Dobra, nie będzie mu przeszkadzać. No, także w tym pięknym, malowniczym miejscu moje tło jest przepiękne po prostu. Już nie mogę się doczekać, kiedy, słuchajcie, będzie jeszcze cieplej, bo dzisiaj to jest zimno. Strasznie. No, także tyle u mnie, kochani. Chyba kończę. Dzisiaj będzie naprawdę taki krótki filmik, bo boję się, że znowu nie wrzucę. Aha, no bo tak, miałam wcześniej filmik jeszcze z Vlogmasa, słuchajcie. I mi się nie chciał wrzucić. Miałam mało pamięci. Zanim ja to poczyściłam, potem sytuacja mi się pokomplikowała, no bo może nie pokomplikowała, ale po prostu zmieniła, no bo wtedy już tam zaczęłam chodzić do pracy i tak dalej. No, dlatego tego vloga chciałam wam wrzucić w tle pies wymiotujący. Dlatego tego vloga chciałam wrzucić, ale pomyślałam, że to jest bez sensu już Vlogmasa wrzucać w marcu, więc skasowałam go, usunęłam go. Szkoda, byłby fajny, powiem, naprawdę wyszedł mi fajny. Ale usunęłam go. No i właśnie postanowiłam potem, jak to się nazywa, nagrać teraz świeżego, kolejnego. No. Tyle ma miejsca i nie może dalej. Tutaj mi musi narzekać. Dobra, ja idę to posprzątam z podwórka. I co? Dzięki za oglądanie, kochanie. Kochani, trzymajcie się. Mam nadzieję, że tęskniliście za wami tak jak ja za wami. No i co? I mam nadzieję, że te filmiki będą częściej. No bo jest o czym gadać w sumie. O, oj, się rozgadam w tych filmikach. Dobra, to pa.